Dzień dobry, witamy Was w naszym studio. Ze mną jest Piotrek i Tomek. Witamy jeszcze raz, a dzisiaj zaprezentujemy Wam kilka nowości, które wpadły do naszego sklepu. Ciekawych nowości. Zapraszamy. Zapraszamy. Pierwszym produktem na naszej liście jest latarka Fenix BC05R. Latarka rowerowa. Piotrze, proszę bardzo, co o niej powiesz? Cóż, no, Fenix jak zawsze spisał się na medal. Mamy malutką latareczkę, w sumie lampkę rowerową, tak jak Tomek mówi, która waży zaledwie 19 gramów. Latarka o niewielkim, ale bardzo przyjemnym rozmiarze. Zasilana wewnętrznym akumulatorem 240 mAh, dokładnie, który wystarcza na miesiąc czasu. Aż miesiąc czasu? Aż miesiąc czasu. Oczywiście jest to przeliczone w trybie użycia 2 godziny dziennie. Ładowana przez port micro USB. C. C. Bardzo ważna informacja. Zastosowanie rowerowe, ale tak samo mogą używać to miłośnicy ASG, czyli do sygnalizacji trafienia. Biegacze? Tak samo. Outdoorowcy? Oczywiście. Wszystko. Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja. Tak na szybko. Co mamy w zestawie? No, obejmę. Podstawa, jeśli chodzi o montaż na ramie rowerowej. Jak najbardziej. Uniwersalna, pasuje do każdej ramy. Uchwyt? Klips na pasek lub pasy. Myślisz, że da radę to zamontować na hołmie na przykład? Bez problemu. Jest na tyle szeroki, że złapie każdą gumę czy trok plecaka. Spokojnie sobie to zamontujemy. No i jak wcześniej wspominaliśmy, kabelek mikro USB-C. Ile ma trybów? Cztery. Cztery. Dwa tryby światła stałego o strumieniu 10 lumenów i dwa tryby światła zmiennego. Wolne, migające i szybko migające. Następną nowością w naszej ofercie jest pistolet wiatrówka Umarex RP5, którą właśnie prezentujemy Wam przed kamerą. Główna tutaj, Piotku. Cóż, mamy hybrydę pistoletu z karabinkiem. Możemy włączyć kolbę, możemy ją dołączyć w zależności od typu i formy strzelania. Mamy optykę. Mamy również mechaniczne przyrządy celownicze, wydajne zasilanie w postaci dwóch kapsuł CO2, dwustronny bezpiecznik, odłączona kolba, ale o tym już powiedziałem. I przede wszystkim Mówiąc, jeżeli na przykład chciałbym sobie postrzelać z pistoletu, odłączam kolbę na jakieś tam krótkie dystanse, nie ma żadnego problemu, a jeżeli chcę się zabawić małego snajpera, dołączam kolbę, zakładam optykę Waltera 3x32, skrzyżę Migot, jeszcze mam sobie troszeczkę na dalszy dystans. Wspomnij o systemie przeładowania. Bardzo ciekawy, ponieważ sama wiatrówka zasilana jest dwoma kapsułami CO2, która wystarcza na oddanie około 100 strzałów. Ale słuchajcie, system przeładowania. Podobny. Podobny? No dobra. A teraz będzie bardzo ostro, ponieważ mamy następną nowość w naszej ofercie. Noże marki Kaiser. A dokładnie model? Model Theta, który został zaprojektowany przez Elijah Isham, jeśli dobrze wymawiam. Przepraszam, jak? Elijah Isham, zdolny amerykański, chyba amerykański knife maker, który przyczynił się i użył swojej magii, tworząc ten folderek, który naprawdę jest uroczy, jest efektowny i przede wszystkim jest bardzo wydajny, jeśli chodzi o użyte materiały. Podstawowe dane techniczne, stal S35VN, okładziny z tytanu, dokładnie, więc 50-60 Hz, więc tutaj mamy naprawdę wydajne narzędzie do codziennego użytku. Ja sprawdzę sobie ostrość, dobra? Zaczyna się. No. Przygotowałem się. Tak. Oprócz tego oczywiście frame lock. Bardzo fajny fliperek, który nie jest duży, a jednocześnie jest bardzo wygodny. Tak, i taki uświniony nóż mi dajesz. No niestety, tnie fajnie. No tnie fajnie, w łapce leży bardzo fajnie, jest na tyle niewielki, że będzie pasował w kieszeń i jednocześnie będzie bardzo wydajny przy codziennej pracy. Co ty o tym, Tomku, myślisz? No, oczywiście musiałeś się zapchać na filmie, nie podarowałeś sobie. Proszę bardzo. No, bardzo ładnie leży w dłoni. Przychodzi o tak samo w bardzo eleganckim pudełku. Co zwróciłem uwagę? Kaiser dołącza do zestawu etui. Takie o.
oraz coś, co zadowoli wszystkich miłośników patrzy. Tak, to jest najfajniejsze. Patrz oczywiście na Velcro, czyli możemy się lansować z oryginalnym patchem Tita czy Teta. Polecamy, znajdziecie oczywiście go w naszej ofercie. Ten przedmiot na całym świecie został wypuszczony w ilości tylko 100 sztuk. Przed Wami nóż Benchmade Arcade Gold projektu Chada Nicholsa. Chad Nichols to utalentowany twórca damastu, stali, no, stali kosmicznej tak naprawdę, która nieosiągalna jest dla zwykłego zjadacza chleba. Tak jak powiedziałem, głownie z damastu oraz wstawki z równie kosmicznego tworzywa, może nie tworzywa, stopu moku taj. Stop moku taj powstaje w wyniku połączenia dwóch rodzajów tytanu oraz pierwiastków szlachetnych, metali szlachetnych takich jak cyrkon, miedź, mosiądz i srebro. Oczywiście w zależności od kombinacji ilości tych pierwiastków powstaje odpowiednia kombinacja, odpowiednia mozaika i barwa. Tych barw może być sporo. Chciałbym go wziąć do ręki, ale niestety nie mam rękawiczek, czyli rozumiem, że to jest typowo nóż kolekcjonerski. Nie do końca. Wiesz co, z tego względu, że cały czas ten nóż zachowuje to co jest w nożu EDC najważniejsze, czyli wydajną wielkość i formę głowni. Jest to drop point, blokada, axis lock, standardowy axis, clips. Clips do noszenia, czyli można nosić. Nóż można oczywiście na co dzień użytkować, natomiast nie wyobrażam sobie użytkowania takiego noża w codziennych polskich przynajmniej realiach. Natomiast marzę o takim nożu, jest na pewno jest piękny, jest efektowny. Oj, Benchmade Arcane Gold. Ostatnia propozycja na dzień dzisiejszy przeznaczona dla myśliwych. Nakładka noktowizyjna Park HD NV007 Bond. Tak jest. Bardzo małe urządzenie, dzięki której tak naprawdę wasze polowanie w nocy stanie się komfortowe. Będziemy w dzień, po prostu. Dokładnie. Na 400 metrów widzimy... Idealnie. Idealnie. Tak naprawdę ostrzymy, widzimy... Nakładka ma wbudowany iluminator diodowy, który zdecydowanie poprawi jakość obserwacji i wzmocni noktowizję. Co ważne, ten iluminator posiada falę, która jest niewidoczna dla zwierzyny, więc w warunkach obserwacji tej zwierzyny Wam służy. Warto podkreślić, że obecnie z uwagi na ASF polowanie z użyciem nasadki noktowizyjnej jest dozwolone. W niektórych regionach. W niektórych regionach, tam gdzie występuje ten problem, jest dozwolone. A sam montaż tej nasadki jest bardzo prosty. Bardzo prosty. Ale lepiej go wykonać w warunkach domowych. Mamy w zestawie pierścień redukcyjny o szerokości 45 mm, który jest w zestawie wraz z nakładką noktowizyjną. Jeżeli macie inne optyki, w naszej ofercie jak najbardziej są dostępne różnego rodzaju adaptery i pierścienie redukcyjne, więc tak jest. Dopasujecie do każdej lunety. Warto też wspomnieć, że nakładka noktowizyjna zasilana jest akumulatorem 18650, więc tak naprawdę duża pojemność i długi czas pracy. Z ciekawych opcji, co jeszcze byś powiedział na temat tej nakładki? Mamy wbudowane Wi-Fi, czyli możemy komunikować nasadkę z różnymi urządzeniami. Tabletem czy telefonem. Możemy zapisywać na karcie SD, więc możemy sobie zrobić pamiątkę z naszych łowów lub z obserwacji, tak? Sąsiadki. Też może być. Piotrku, ja może ściągnę tą czapkę, bo mamy dobrą nakładkę noktowizyjną. Ty masz strzelbę, więc wolę nie ryzykować. Właśnie miałem zapytać, o co chodzi z tą czapką, ale... Ogólnie rzecz biorąc, nakładka jak najbardziej dostępna w naszym sklepie internetowym. Link do tego produktu jest na samym dole. Musicie koniecznie zobaczyć. Naprawdę w dobrej cenie, świetny produkt przeznaczony dla myśliwych. I tak naprawdę to wszystkie przedmioty, które dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować. Jeżeli Wam materiał się oczywiście podobał, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, pozostawienia komentarza, ewentualnie oceny poprzez system łapek w górę lub w dół. Jak dacie w dół, oczywiście się też nie obrazimy. Ale dziś się obrazi. Macie do tego prawo. Serdecznie zapraszamy, dziękujemy za spędzony czas i do następnego.